Zbliża się koniec wakacji, dlatego w ramach cyklicznego badania Barometr-Provident zadaliśmy pytanie, jak rodzice przygotowują się finansowo do wydatków związanych z powrotem dzieci do szkoły. Okazało się, że muszą się liczyć średnio z wydatkami na poziomie 683 zł na wyprawkę szkolną. Okazało się, co, co zaskakujące, że więcej wydadzą mieszkańcy wsi. Około 780 zł, natomiast mieszkańcy miast wydadzą o 100, a może nawet 200 zł mniej. Można stwierdzić, że wydatki na wyprawkę szkolną realizowane są w trzech cyklach. 14% wydatków ponosimy do końca lipca, 58% wydatków ponoszonych jest w sierpniu, pozostałe 28% to wydatki wrześniowe. 72% badanych zadeklarowało, że wyprawkę szkolną zrealizują z bieżących dochodów. 36% z oszczędności, 8% będzie liczyć na pomoc rodziny znajomych, 5% planuje zaciągnąć pożyczkę. W przypadku rodzin uboższych, chęć skorzystania z pomocy rodziny deklaruje prawie dwukrotnie wyższy odsetek, około 14-16% badanych. Też większy odsetek osób planuje realizować te wydatki z pożyczki, około 8%. W ramach badania zaobserwowaliśmy pewien zaskakujący i ciekawy wynik. Okazało się, że osoby z, segmentu, z segmentów uboższych wydadzą około 100-150 zł więcej niż średnia dla całej populacji. Wynika to najprawdopodobniej z faktu, że osoby te czekają do ostatniej chwili, by uzupełnić w pełni potrzeby wyprawki szkolnej, natomiast osoby bogatsze bądź średnio zarabiające są w stanie w, w miarę na bieżąco uzupełniać braki.